Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, pan premier Kosiniak apelował o współpracę w kwestii bezpieczeństwa, ale do tego, panie premierze, potrzebna jest wiarygodność. A jak można mówić o wiarygodności? Jak można mówić o współdziałaniu, jeżeli premier polskiego rządu wprowadza z tej mównicy chaos, nieprawdziwe oskarżenia, wszystko zgodnie z oczekiwaniami naszego wschodniego wroga? Sam pan powiedział w jednej ze swoich dzisiejszych wystąpień, dzielenie wspólnoty narodowej zagraża bezpieczeństwu. Niech pan to przekaże Donaldowi Tuskowi. Rozumiem oczywiście desperację ze strony pana premiera, trzeba jakoś zmazać te wszystkie słowa, które padały chociażby z tej mównicy, o tym, że będziemy współpracować z Rosją taką, jaką ona jest, że to są biedni ludzie, no ale nie róbmy tego kosztem polskiego bezpieczeństwa. Macie gotowe umowy, realizujcie je, zwiększcie wydatki na obronność do 5% PKB i przedstawiajcie poważne projekty, bo na razie Tarcza Wschód to jest czysta publicystyka. Kontrola poselska w ministerstwie wykazała, że tam nie ma treści. Róbcie poważne rzeczy, a nie wypuszczajcie ministra Siemoniaka, który naoglądał się Szreka i będzie budował bagna i mokradła. Dziękuję serdecznie.